Wznawiam obrady po przerwie i przekazuję prowadzenie obrad panu radnemu Zielińskiemu ze względu na ministra zdrowia. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do rozpatrzenia projektów i podjęcia uchwał. Podpunkcie A. Przyjęcie strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Żartów na lata 2016-2015. Rozumiem, że w imieniu pana burmistrza, panie burmistrzu, rozumiem, że w imieniu pana burmistrza głos zabierze pan doktor Ryszard Majer. Tak? Rozumiem. Witamy serdecznie pana doktora, równocześnie senatora. Gratulujemy wyboru do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo proszę panu doktorze prezentacji. Czy ja mógłbym prosić o wygaszenie części światła? To jest naprawdę to słabo widoczne. O, teraz lepiej. Nie, nie, wystarczy. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo radni, panie przewodniczący, panie burmistrzu. Z wielką przyjemnością na dzisiejszej sesji zaprezentuję wynik naszych wspólnych prac. Bo strategia rozwiązywania problemów społecznych na miasto Żartowa jest, drodzy państwo, wynikiem pracy wielu środowisk miasta Żartowa, które zdecydowały się współuczestniczyć i tworzyć ten obszar bardzo trudny. Ja, drodzy państwo, zdaję sobie sprawę, że dla państwa radnych obszar polityki społecznej jest takim obszarem troszkę jakby mało widocznym na co dzień, bo to jest najczęściej działalność służb, ośrodka pomocy społecznej. To są działania, które gdyby mają na tym zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, one są mało widoczne. Tym niemniej te działania powodują, że państwo jako radni miasta Żartowa macie, tak powiem, pewien poziom odciążenia od problemów mieszkańców, którymi się borykają. I w istocie, drodzy państwo, strategia ma stanowić pewien wzorzec do działania dla służb, dla jednostek samorządu miasta Żartowa, tak by w najbliższej przyszłości było wiadomo, co powinno się zadziać. Drodzy państwo, jak skończyłem tę prezentację, to zdałem sobie sprawę, że ona troszkę jest za długa. Ja, drodzy państwo, będę tu skracał, szanując państwa czas, bo też nie chcę was zarzucać tym obszarem. Definicja polityki społecznej jest oczywista i ja ją jakby przypominam tylko i wyłącznie. Natomiast muszę powiedzieć, że pracując nad strategią i to była współpraca, którą sobie bardzo cenię, bo miałem możliwość poznania waszego miasta. To jest, drodzy państwo, dla mnie jako z jednej strony naukowca, który zajmuje się naukami społecznymi, prawami społecznymi, wymiarem teoretycznym, ale też praktycznym, bo drodzy państwo, od wielu lat jestem samorządowcem, radnym miasta Częstochowy, radnym sejmiku województwa śląskiego. To, drodzy państwo, sprawia, że poznawanie środowisk takich jak wasze zawsze dostarcza mi pewnych takich doznań, pewnego poznania. Drodzy państwo, jest ta strategia też efektem jak gdyby tego mojego poznania, tego co zobaczyłem tu w Żartowie i tego, drodzy państwo, co razem z wami proponujemy na najbliższe lata. Zawsze, drodzy państwo, obszar zmiany w polityce społecznej nie jest łatwy, bo tych podmiotów, które występują w obszarze polityki społecznej i, drodzy państwo, również muszą znaleźć bicie strategii, jest bardzo wiele. Ta wielość podmiotów powoduje, że projektowanie działań zawsze, drodzy państwo, jest obarczone wysokim poziomem błędu, niewiedzy, nieznajomości. Stąd, drodzy państwo, czasami jest tak, że pewne działania na etapie programowania tylko i wyłącznie się zarysowuje. Pozostawia się bez szczegółów, chociaż tutaj wiem, że uczestnicząc w komisjach również państwo radni proponowali takie uszczegółowienie i to, drodzy państwo, też jakoś świadczy bardzo dobrze o waszym zainteresowaniu rzeczywistością, o tym, że chcecie w sposób realny wpływać na to, co się będzie w mieście Żartowie działo. To jest, drodzy państwo, taki standard każdego dokumentu strategicznego. Niezależnie, czy będziemy mieli do czynienia z polityką społeczną, czy z polityką rozwoju, czy z jakąkolwiek działaniem samorządu, czy administracji rządowej, zawsze, drodzy państwo, to się układa w takie pewne koło, w którym mamy diagnozę, mamy cele, mamy przełożenie tych celów na kierunki działań, ale mamy też, drodzy państwo, monitoring.
bo drodzy Państwo, bez sprawdzenia jak to będzie działało, tak naprawdę nie będziemy w stanie ocenić, czy nasza strategia działa, czy nasza strategia funkcjonuje tak, jak powinna. To są, drodzy Państwo, takie, ja również o strategii wyjaśniam, dlaczego mówimy o problemach społecznych, dlaczego mówimy o polityce społecznej, na czym polegają różnice między problemem, czyli tą niesprawnością systemu, a polityką społeczną jako pojęcie bardzo, bardzo szerokim. Tu są, drodzy Państwo, coś, co przy konstrukcji dokumentów strategicznych jest zarazem bardzo podstawowe, ale również bardzo trudne w przypadku programowej realizacji. Bo co jest, drodzy Państwo, to są te elementy, które wpływają na proces programowania polityki społecznej. Zwracam uwagę, że ona wyrasta z wartości i zasad polityki społecznej, ale musi być oparta o Wasze zadania, o zadania samorządu, w tym wypadku z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pomocy społecznej. Ale, drodzy Państwo, nie jest ta polityka w próżni. Są dokumenty wojewódzkie, powiatowe, krajowe, unijne i też musimy jakby brać pod uwagę tym, co się dzieje. Bierzemy pod uwagę zidentyfikowane problemy społeczne, czyli to, co tak naprawdę boli mieszkańców. No i wreszcie, drodzy Państwo, bardzo ważna rzecz. Bez skarbnika nic się nie zrobi, nic się, drodzy Państwo, nie zadzieje w samorządzie lokalnym, jeżeli skarbnik nie powie, tak, na to nas stać, a na to nas nie stać. Dopiero, drodzy Państwo, łącząc te elementy, możemy mówić o skutecznym programowaniu działań. To, drodzy Państwo, te elementy, te wartości, zasady, z których wyrasta. Tu jest, drodzy Państwo, ta metodologia, którą ja zaproponowałem, a jakby służby społeczne, bo to jakby partnerem w realizacji, ale takim kluczowym koordynatorem ustawy o pomocy społecznej jest Ośrodek Pomocy Społecznej i z nim jakby te pierwsze spotkanie żeśmy robili, ustalając pewną metodykę działania. Myśmy zdecydowali na metodę partycypacji, która zakłada jak największy udział środowiska lokalnego w procesie budowy programu. Przy moim udziale jako eksperta zewnętrznego, jako przewodnika, który wskazuje, co można, czego nie można. I tutaj, drodzy Państwo, w Waszym przypadku pragnę zwrócić uwagę na jedno. Na wysoki profesjonalizm Ośrodka Pomocy Społecznej. Ja sporo, drodzy Państwo, przez ostatnie lata jeździłem po Polsce, szereg ośrodków widziałem, jak są zorganizowane. Moje ośrodki, drodzy Państwo, w województwie śląskim znam, bo kiedy się nadzorowałem i kontrolowałem z pozycji administracji rządowej, jak byłem szefem Wydziału Polityki Społecznej Wojewody. I drodzy Państwo, na co pragnę zwrócić uwagę? Na ten wysoki profesjonalny ośrodka możecie być Państwo jako radni dumni, że macie taki, a nie inny ośrodek. To są naprawdę ludzie, z którymi mam możliwość rozmowy. Bo czasami jest tak, że przyjeżdża się do ośrodka, ja rozmawiam, oni mnie słuchają, pewnie przez szacunek pytań nie zadają, ale drodzy Państwo, widzę, że niewiele z tego rozumieją. Tutaj, drodzy Państwo, i z kierownictwem ośrodka, i z kierownictwem, i z pracownikami merytorycznymi ten kontakt był bardzo szybki i było rzeczywiście takie realne partnerstwo, że mówili mi, to chcemy zrobić, ja im mówię, dobrze, ale tak nie można, musimy robić inaczej, szukaliśmy wyjścia. W związku z tym dokument wyszedł dość dobrze. Tym dokumentem, no teraz jakby troszkę się zmienia moja rzeczywistość, ale taką miałem nadzieję, że to opublikujemy jako taki materiał wzorcowy do tego, żeby pokazać, jak budować strategię i jakie one mogą mieć zapisy dla takich, drodzy Państwo, ośrodków jak Wasz. Bo miasto 20-tysięczne jest, drodzy Państwo, to nie jest ogromna metropolia, ale, drodzy Państwo, to jest ośrodek, w którym można budować zwarty system pomocy społecznej przy przychylności Państwa jako radnych, którzy rozumieją politykę społeczną, przy przychylności decydenta, czyli w tym przypadku burmistrza i również w zgodzie ze stanem prawnym, który istnieje. Drodzy Państwo, to jest ta metoda planowania strategicznego, którą myśmy tutaj stosowali. Dokument, jak Państwo widzicie, dokumenta, on ma takie trzy zasadnicze części. Prowadzenie, część diagnostyczna i projekcyjna. I to jest, drodzy Państwo, te części składowe, które są. Myśmy zebrali dane z szeregu instytucji, które złożyły ten materiał na część diagnozy. Były również badania prowadzone, były ocena problemów społecznych z perspektywy liderów społecznych i, drodzy Państwo, była analiza SWOT z rangowaniem zrobiona.
Drodzy Państwo, analiza Słodowska zaangażowania w przypadku strategii polityki społecznej jest realizowana bardzo rzadko. I ja cieszę się, że w Waszym przypadku wyszło to bardzo ciekawe. Wyszło to, i w całości nie ma, bo to by dużo jakby miejsca zajmowało, ale jesteście, drodzy Państwo, jednym z pierwszych miast w Polsce, w którym ten Słod zaangażowania został przeprowadzony z pełną, że tak powiem, metodyką, z pełnymi zasadami i możecie również tym słowem, samym słowem, on w dokumencie jest pokazany, drodzy Państwo, tylko we fragmencie. Natomiast gdyby ktoś chciał dotrzeć do mnie w ośrodku pomocy społecznej, ma jakby cały ten materiał, bo jeszcze nie ma, to może mnie przekazać, natomiast on będzie miał wszystkie, drodzy Państwo, wyliczenia, bo to jest rzecz dla polityki społecznej dość unikatowa, także tego zachęcam, żeby się spotkać. Oczywiście były, drodzy Państwo, spotkania robocze, myślę o tych spotkaniach roboczych, którzy zastosowali to wszystko, co jest najważniejsze dla strategii. Mieliśmy, drodzy Państwo, diagnozę, to już jakby macie w dokumencie, czyli pokazanie zarówno determinant sytuacji demograficznej, jak i ludność gminy Lubartów w poszczególnych latach. No, drodzy Państwo, tu macie świadomość, że ta demografia niestety w naszym kraju zmienia się nieubłaganie i to nie jest zmiana pozytywna. To jest, drodzy Państwo, problem dla wszystkich, zarówno dla administracji rządowej, jak i dla samorządu, bo społeczeństwo nam się w sposób bardzo dynamiczny starzeje. I tak naprawdę zmienia się skala problemów społecznych. Za chwileczkę, drodzy Państwo, będą mniejsze problemy z bezrobociem, natomiast wzrośnie nam liczba osób w wieku senioralnym, które będą wymagały nie tylko aktywizacji, którą zaktywizujemy, ale to jest, drodzy Państwo, forma z jednej strony bardzo efektywna, ale nie wysoko kosztowa. Tak naprawdę w przypadku zmian demograficznych, jak nam się pojawi grupa starych, bo to starzenie przebiega w kilku kohortach i w pewnym momencie pojawia się nam w wskaźnikach demograficznych grupa old, czyli takich osób po 85 roku życia, to będą to osoby, dla których będziemy musieli zabezpieczyć, drodzy Państwo, już nie tylko usługi opiekuńcze z miejsca mieszkania, ale placówki całodobowe. Bo po 85 roku życia zwiększa nam się, drodzy Państwo, w sposób dynamiczny zapadalność na choroby otępienne, między innymi choroby Alzheimera. I, drodzy Państwo, rozwiązują usługi opiekuńcze, które oczywiście możemy rozwijać, modernizować, zwiększać do pewnego momentu, ale do pewnego momentu one nie będą wystarczały. I musimy, drodzy Państwo, już się w tej chwili na to przygotować, bo ta zmiana nas w najbliższych, drodzy Państwo, czeka. Drodzy Państwo, analizowaliśmy też chorobowość mieszkańców Lubartowa. Tu jest, drodzy Państwo, wojewoda w swoich danych statystycznych podaje teren całego powiatu. Tutaj, drodzy Państwo, generalnie wychodzi jakby mniejsza zapadalność mieszkańców powiatu lubartowskiego na poszczególne jednostki chorobowe. To nie musi wcale wynikać z tego, że Wy jesteście bardzo zdrowymi mieszkańcami, że tutaj ludzie nie chorują. Natomiast jest problem inny, na który jakby trafiamy również w innych regionach, że tereny małych miast, tereny również wiejskie, bo to jest teren całego powiatu, mają, drodzy Państwo, ograniczenia w diagnostyce. Ludzie mają dalej do lekarza, rzadziej chodzą, w związku z tym wykrywalność poszczególnych jednostek chorobowych jest, drodzy Państwo, mniejsza i to w najbliższych latach również powinno ulec zmianie, bo musi, drodzy Państwo, musimy równać do pewnego poziomu standardu europejskiego do ochrony zdrowia, czyli musimy poprawić dostępność do lekarza specjalisty. W tym przypadku, drodzy Państwo, również musimy poprawić dostępność do lekarza geriatry, czyli podstawowego dla osób w wieku senioralnym. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w Polsce liczba geriatrów jest jednym z najniższych geriatrów w całej Europie. Czesi i Słowacy w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców mają więcej geriatrów niż my. I to jest niestety, drodzy Państwo, niedobre. Oczywiście w diagnozie ujmujemy tych bezpośrednich beneficjentów systemu pomocy społecznej, którzy przychodzą do ośrodka i otrzymują bezpośrednie wsparcie. W tej grupie mamy, drodzy Państwo, ujmujemy spadek. Ten spadek jest wywarunkowany różnymi sytuacjami, między innymi pewnymi kryształami w kryterium dochodowym. Gdyby kryterium dochodowe popuścić, to nam liczba tych beneficjentów bezpośrednich środków finansowych wzrośnie. Mamy też, drodzy Państwo, grupę, na co jakby też sumuję dyskusję z posiedzeniem Komisji
Rady Miasta Państwa, którzy uczestniczyłem. Mamy też grupę beneficjentów, którzy są przywiązani do ośrodka pomocy społecznej. Oni po prostu przychodzą i będą prawdopodobnie przychodzili ich dzieci. Mamy, drodzy Państwo, w polityce społecznej grupę niezaradnych życiowo klientów. I my, drodzy Państwo, możemy stosować formy aktywizacji. Również w strategii proponujemy pewne formy aktywizacji dla Lubartowa, szczególnie w obszarze ekonomii społecznej. Tym niemniej nie jest możliwe, żeby się zupełnie w sposób jakby zupełnie kategoryczny pozbyć tych niezaradnych klientów. Oni, drodzy Państwo, są stałym elementem każdego systemu polityki społecznej. Możemy ograniczać tą grupę, natomiast ze względu na wartości, które polityka społeczna niesie, czyli między innymi pokój społeczny, nie możemy, drodzy Państwo, ich zupełnie się wyzbyć z systemu. Tu jest, drodzy Państwo, pokazane przeliczenie mieszkańców, to macie też może bardziej widocznie ustalone strategii, ta liczba bezpośrednich beneficjentów również spada, przy czym zmieniają się również problemy, które wymagają rozwiązywania i obszar, drodzy Państwo, pracy socjalnej również będzie się zwiększał. Tu jest coś mało, drodzy Państwo, widocznego. Tu jest pokazany zespół interdyscyplinarny przeciwdziałania przemocy. Ta liczba, drodzy Państwo, w przypadku przemocy na wynikach ze zgłoszeń najczęściej policji, ona jest porównywalna z innymi terenami w kraju. Ja zakładam, że z biegiem lat te wartości mogą nieco rosnąć, bo zwiększa się, drodzy Państwo, świadomość społeczna. Ludzie jakby w większym stopniu rozumieją przemoc i czym się mogą, drodzy Państwo, poskarżyć. Tu mamy, drodzy Państwo, kwestię starości i niepełnosprawności. Mamy liczbę osób objętych usługami opiekuńczymi, specjalistycznymi, skierowanych do domu pomocy. Zobaczcie, drodzy Państwo, te liczby nie są wysokie, ale to są liczby, które jakby przez lata wymagają tego, że my co miesiąc za tych klientów, których tam skierujemy, płacimy. I to są, drodzy Państwo, całkiem spore środki finansowe, więc system pomocy społecznej powinien być nastawiony na pomoc środowiskową, żeby jak najwięcej osób zatrzymać, drodzy Państwo, w środowisku. Oczywiście dokąd się da, bo w pewnym momencie nie da się postawić opiekunki przy kliencie, który wymaga opieki całodobowej. Mamy, drodzy Państwo, również w materiałach strategii takie spojrzenie na przestępczość. Ona również jest porównywalna z innymi, drodzy Państwo, ośrodkami. Dokonaliśmy również oceny poprzedniego wdrożenia dokumentu strategicznego. Tutaj na takiej sesji, którą żeśmy zorganizowali, koordynator i osoby, liderzy społeczni oceniali poziom wdrożenia dokumentu. Drodzy Państwo, ten obszar zaciemniony, a tym też jest większy, tak macie to w strategiach może wyraźniej narysowane, tym jest, drodzy Państwo, lepiej. No, szwankuje nam i to, drodzy Państwo, to nie jest wasz jakby przykład indywidualny Lubartowa. Ten dostęp do lokali socjalnych niestety w skali całego kraju to jest problem. To jest, drodzy Państwo, problem, który również pragnę na forum Senatu, Rządu o tym mówić, że samorządy terytorialne same sobie, drodzy Państwo, z lokalami socjalnymi nie poradzą. Musi powstać program rządowy, który będzie tak funkcjonował, że z jednej strony będą, drodzy Państwo, środki na budowę tanich lokali socjalnych, ale również musi być taka furtka, która umożliwi remonty lokali dla tych mieszkań, które są własnością mieszkańców, którzy sobie nie radzą z tym, żeby sobie wyremontować. Tak, mamy, drodzy Państwo, taki przykład w Pefronie, kiedy remontujemy klientowi systemu łazienkę, dostosowujemy ją do potrzeb. Myślę, że taki program, który będzie uwzględniał oczywiście osoby w najtrudniejszej sytuacji, ale gdy mamy na przykład matki wychowujące dzieci i rodziny wielodzietne, to taki program można do nich zrealizować, żeby taką, drodzy Państwo, zmianę budować. To jest, drodzy Państwo, analiza SWOT, to są pytania, któreśmy zadawali do każdej sytuacji. Najpierw grupy, drodzy Państwo, wypełniały tabele SWOT-owskie, rangowały, próbowały oszacować wartość wpływu w danym obszarze.
I z tego, drodzy Państwo, wyszło takie zestawienie, na które już Państwu odpowiadaliśmy, szans i zagrożeń mocnych stron. I drodzy Państwo, te cyferki są o tyle istotne, że one pokazują kierunek, w którym powinna strategia zmierzać. Czyli jaki jest Państwa pomysł środowiska lokalnego, żeby mieszkańcom Lubartowa żyło się lepiej. I drodzy Państwo, zwracam uwagę, ta liczba interakcji, jak gdyby pokazuje, że w Waszym przypadku strategia aktywnej integracji będzie najbardziej właściwą. Czyli drodzy Państwo, ten proces programowania w takim kierunku byśmy modelowali, żeby ta aktywna integracja była jak najbardziej pokazana i zaprezentowana. Również, drodzy Państwo, analiza metodą Pareto-Lorenza, to jest, drodzy Państwo, taki na przełomie XIX i XX wieku Marquis Wilfred Pareto, ekonomista, żył i oceniał, że jeżeli przeanalizujemy sobie, on oczywiście dla czynników ekonomicznych tę analizę robi, bo to był przełom XIX i XX wieku, zainteresowanie ekonomią. I on, drodzy Państwo, oceniał czynniki wpływu na produkcję. I wyszło mu, że często jest tak, że kilka czynników decyduje o całości. I do nauki potem Lorenz jakby uzupełnił tą metodę, implementując ją do innych obszarów. I drodzy Państwo, my w tej chwili posługujemy się również w polityce społecznej analizą Pareto-Lorenza, gdzie jakby oceniamy liczby, tu jest liczba rodzin i osób w rodzinie w udziale populacji w tych wszystkich. I drodzy Państwo, szacujemy czynniki, które mają największy wpływ na rzeczywistość. Zwróćcie Państwo uwagę, dużej analizą objęli tych, którzy są objęci z tym pomocy społecznej. W największym stopniu skumulowana wartość cechy, to bezrobocie i ubóstwo, i to jest jako czynnik A. Czyli drodzy Państwo, przy zminimalizowaniu problemu bezrobocia i ubóstwa będzie nam systematycznie spadała liczba klientów pomocy społecznej. Oczywiście te inne cechy też są ważne. Długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezradność, sprawy opiekuńcze łączy, ale to już jest, drodzy Państwo, kategoria nieco niższa. No i oczywiście te sytuacje, które zdarzają się w każdym ośrodku, one, drodzy Państwo, również mają wpływ. Tym niemniej najistotniejsze jest tu w przypadku Lubartowa kwestia bezrobocia, ubóstwa, również, drodzy Państwo, długotrwałej choroby, niepełnosprawności. Są takie najbardziej istotne kategorie, które w ramach tej analizy trzeba rozwiązać. Teraz, drodzy Państwo, slajd, on jest strategii, także jak żeście się wczytywali, to można sobie zobaczyć. To jest slajd, drodzy Państwo, z kategorii tych smutnych i pesymistycznych, ale on pokazuje demografię. To jest, drodzy Państwo, także rocznik, Główny Urząd Statystyczny publikuje prognozy demograficzne. I, drodzy Państwo, ja tu Wam spróbowałem wyliczyć, jak świetne prognozy, bo GUS to robi, drodzy Państwo, dla powiatów. Natomiast można wyliczyć również dla ośrodków takich jak Wasz. Zwróćcie Państwo uwagę, że zarówno ludność powiatu lubartowskiego, która jest na niebiesko zrobiona, zarysowana, jak i ludność powiatu, jak ludność gminy miejskiej Lubartów, to w najbliższych latach będzie spadała. Ten przedział tych lat jest oczywiście rozległy, bo to jest 2050 rok. Tym niemniej zaczynamy od poziomu 22 tysięcy, a kończymy na poziomie 16 tysięcy. Mogę Państwa pocieszyć, że w dużych miastach ten spadek jest o wiele bardziej widoczny i o wiele w większym stopniu będzie determinował sytuację społeczną miast. W przypadku mniejszych ośrodków, w przypadku takich jak Państwa, ten ubytek też się pojawia, ale on będzie, drodzy Państwo, występował stopniowo i powoli. Co, drodzy Państwo, przekłada się też na to, że za chwilę może być zupełnie znikomym problemem brak pracy. Ta praca będzie, natomiast często będzie tak, że to będą, drodzy Państwo, niskopłatne miejsca pracy, które nie będą budziły zainteresowania mieszkańców Lubartowa, bo to, drodzy Państwo, też obserwujemy już w miastach, że mamy, drodzy Państwo, jakiś tam poziom bezrobocia, natomiast nie ma zainteresowania tymi miejscami pracy, bo one jest niskopłatne. I już mamy efekt taki, że przyjeżdżają mieszkańcy innych krajów, z Ukrainy, z Indii, etc. i te miejsca pracy zajmują. I druga rzecz, o której chcę powiedzieć, rozkład wieku głównych grup ludności. To jest, drodzy Państwo, zwracam uwagę na to, że w tych poszczególnych latach nie tylko będzie malała liczba ludności gminy miejskiej Lubartów, ale również
będzie się zwiększała liczba osób w wieku senioralnym. Te szare słupki to są, drodzy Państwo, wartości skumulowane, stąd one są tak pokazane, ale, drodzy Państwo, te szare słupki to jest, drodzy Państwo, liczba osób w wieku senioralnym, produkcyjnym. Także jest to, drodzy Państwo, zwróćcie uwagę, jak się ta grupa ludności zwiększa. Oczywiście ten rok 2050 to jest prognoza cały czas, więc jeszcze mamy ile czasu na to, żeby mamy, drodzy Państwo, podsumowanie prognozy, to co macie, czyli mamy tendencje niekorzystne, demograficzne, korzystne jest wykształcenie mieszkańców, korzystny jest rozwój kapitału społecznego, bo, drodzy Państwo, stawiamy na rozwój również organizacji pozarządowych, stawiamy, drodzy Państwo, na zmianę i to, drodzy Państwo, będzie korzystne. Tu jest, drodzy Państwo, prognoza zmian, oczywiście prognoza jest zawsze obarczana względem, zawsze, drodzy Państwo, ma to charakter pewnej futurologii naukowej, że przewidujemy, próbujemy wskazywać, co się będzie zmieniało, więc te sytuacje mogą być takie. Przemoc w rodzinie może wzrastać, bo będzie się zwiększać świadomość społeczna i będzie, może wystąpić większość zgłoszeń. Drodzy Państwo, i to już jest podsumowanie. Ja jeszcze 3 minutki kończę. Mamy misję. Ta misja jest, drodzy Państwo, z poprzedniego dokumentu, bo tak gdyby nie robiliśmy rewolucji. Ta strategia jest kontynuacją tej strategii, którą Państwo przyjmowaliście kilka lat temu. I oczywiście zmieniła się siatka celów strategicznych. Mamy, drodzy Państwo, te 4 cele główne. One jakby są konfigurowane w ten sposób, że każdy z celów był wypracowany przez poszczególne grupy robocze. I, drodzy Państwo, w ramach tych celów zaproponowaliśmy poszczególne cele operacyjne, do których przypisywaliśmy zadania. I to są, drodzy Państwo, taka siatka podstawowych, taki podstawowy wzorzec tego, co się powinno robić w Dubartowie, żeby mieszkańcy tej gminy miejskiej troszkę, że tak powiem, jakość życia, żeby się podnosiło. Czyli mamy cel dotyczący rodziny, cel dotyczący bezpieczeństwa socjalnego, tu jest bezrobocie. Pamiętamy, że, drodzy Państwo, samorząd gminy ma ograniczone kompetencje w zakresie bezrobocia, stąd, drodzy Państwo, ten cel jest też tak delikatnie postawiony, tym niemniej jest. I mamy, drodzy Państwo, osoby starsze, których będzie przybywało i niepełnosprawne, i też poświęcamy odrębnie z uwagi na populację, na wielkość tej populacji. Dlatego tak dużo poświęcamy. No i, drodzy Państwo, integracja społeczności lokalnej przez budowę kapitału społecznego. Stawiamy na organizacje pozarządowe i stawiamy na dalszy rozwój służb publicznych. Państwa służby publiczne są dość dobre, tym niemniej zawsze, drodzy Państwo, profesjonalizacja jest mile widziana i ona miała się powinna rozwijać. Te służby nadal powinny się, drodzy Państwo, dalej się powinny, drodzy Państwo, kształcić. Oczywiście mamy również w strategii system monitoringu i sposobu realizacji. Te metody są ujęte. One, strategia jest, drodzy Państwo, powiązana z innymi dokumentami, które jakby sygnalizuje ich obecność w tym dokumencie głównym. To jest powiązanie, ta strategia widzi dokumenty, dlatego można powiedzieć, że ona jest kluczem do rozwiązywania problemów społecznych w innych obszarach. I, drodzy Państwo, z mojej strony to wszystko. Ja jeszcze raz pragnę podziękować Państwu radnym, podmiotom, z którymi danym było współpracować. To była wielka przyjemność i podziękować, że dzięki Wam to tym możemy bardzo poddać. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu senatorowi za wprowadzenie, bardzo obszerne omówienie strategii. Przed otwarciem dyskusji bardzo proszę o opinię przewodniczący Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych. Proszę bardzo. Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz ze strategią, natomiast zaproponowała dwie poprawki. Pierwsza poprawka, aby w celu strategicznym drugim wzrost bezpieczeństwa socjalnego poprzez aktywizację, wsparcie, profilaktykę zmienił cel operacyjny 2.1.5 w brzmieniu rozwój projektów socjalnych adresowanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i ubóstwa
na następujący: wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej dla reintegracji społecznej zawodowej osób wykluczonych. Wraz z tym propozycje zmiany algorytmu odpowiedzialnym za realizację tych punktów burmistrza miasta Lubartów wraz z partnerami, organizacjami pozarządowymi, ośrodkiem wsparcia ekonomii społecznej, termin realizacji na bieżąco i proponujemy, żeby to były dwa wskaźniki. Po pierwsze, liczba podmiotów prowadzących reintegrację społeczną i zawodową. Po drugie, liczba osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej. I druga poprawka, aby w celu strategicznym czwartym integracja społeczności lokalnej poprzez budowę kapitału społecznego w działaniu, też w celu operacyjnym 4.1.1 w brzmieniu współpraca z partnerami pozarządowymi, powierzenie, wspieranie oraz koordynację wspólnych działań, dodać nowy wskaźnik, liczba inicjatyw, projektów partnerskich realizowanych przez gminę miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego. Rozumiem, że po tych, przepraszam, bo pan przewodniczący nie powiedział. Te poprawki zostały przyjęte, rozumiem, i pozytywna opinia komisji, tak? No nie słyszeliśmy. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Komisja Planowania Przestrzennego Budownictwa. Dziękuję. Komisja Infrastruktury Technicznej Ochrony Środowiska. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 6 głosami za i również wniosła 2 poprawki. Te poprawki już odczytał radny Jakub Wróblewski, które on właśnie zaproponował. Nie będę je odczytywał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji również pozytywnie zopiniowała projekt uchwały. 5 głosów za i również te same 2 poprawki, które też uzyskały 5 głosów za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Tu był, czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan Wróblewski. Szanowni państwo, chciałem tylko zasadzić wam te poprawki, które w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej zgłosiłem. I chciałbym nawiązać do wypowiedzi pana doktora, konsultanta, też doradcy przy strategii. Otóż jeżeli przyjmiemy taki model strategii, że strategia dynamiczna, która skupia się na tym, jak wykorzystać mocne strony nasze, żeby wykorzystać szanse płynące z otoczenia, to powinniśmy pójść właśnie do przodu właśnie w kierunku tzw. aktywnej integracji, aktywnej polityki społecznej. Te rozwiązania, które proponujemy, są również powiązane z dokumentami strategicznymi na szczeblu europejskim. To jest europejska, to jest strategia Europa 2020, która zakłada w ujęciu europejskim wyjęcie, że tak powiem, 20 milionów osób ze sfery ubóstwa. To się przekłada na grunt Polski, to jest 1,5 miliona osób. To się przekłada na szczebel krajowy, na przykład na Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjęty przez Radę Ministrów w 2014 roku i również na szczebel wojewódzki w postaci strategii rozwiązywania problemów społecznych województwa lubelskiego, w postaci wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej i też bezpośrednio przekłada się na regionalny program operacyjny województwa lubelskiego. To jest na cel tematyczny 9 włączenie społeczne i co zapewniliśmy odpowiednie środki finansowe. Proszę państwa, na rozwój ekonomii społecznej w RPO województwa lubelskiego na lata 2014-2020 do 2020 roku zaplanowano 87 milionów złotych i w ramach tego celu zaplanowano utworzenie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1260 miejsc pracy w województwie lubelskim, średnio rocznie 10 do 12 miejsc pracy w powiecie ziemskim, 20-25 w powiecie grodzkim, jak również zaplanowano utworzenie ponad 1000 miejsc z Funduszu Pracy. Zapisanie, wprowadzenie tych zmian do strategii, które Państwu zaproponowałem,
spowoduje, że to, że organizacje pozarządowe, pan burmistrz miasta i my wszyscy działający na terenie Lubartowa będziemy mieli ułatwioną drogę do aplikowaniu o środki na tworzenie tych miejsc pracy. Przypomnę, że to są środki w wysokości około 30 tysięcy złotych na tworzenie jednego miejsca pracy. Przypomnę również, że to są środki te zapisane w priorytecie inwestycyjnym 9 i RPO. Są to środki na tworzenie instytucji reintegracji zawodowej czy integracji społecznej, takie jak klub integracji społecznej, centrum integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej czy też zakłady aktywności zawodowej. Wpisanie w strategię tych zmian nie spowoduje konieczności ich realizacji. Nikt nas nie będzie rozliczał, nikt nie będzie mówił, że zapisaliście sobie tego, nie zrobiliście z jakichś tam względów, więc nie jest to obowiązek, ale to jedynie możliwość umocowania w dokumentach strategicznych możliwości realizacji takich projektów i spowoduje jakby większe uprawdopodobnienie, zwiększe szanse podmiotów, które by aplikowały o te środki na ten cel. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Proszę bardzo, Pan Przewodniczący. Ja chciałem tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo Pan Doktor podczas swojej prezentacji powiedział o problemie i braku środków na budownictwo, jeżeli chodzi o mieszkanie socjalne. Warto by było dodać, że taki fundusz na mieszkanie socjalne jest utworzony przy budżecie państwa i w zeszłym roku został on niewykorzystany, a więc wszystkie gminy, które by były zainteresowane sięgnięcie po ten fundusz, miały 100% gwarancję, że te środki otrzymają na dofinansowanie w wysokości 50% na te mieszkania socjalne. Ale jeżeli już jesteśmy przy tym, to jeżeli mogę zadać takie pytanie, bo Pan tutaj wspomniał, że jakaś polityka nowa by była tworzona, by można było się dowiedzieć jaka, bo my też jesteśmy tutaj w Lubartowie, jak sam Pan zrobił tę analizę, z niesamowicie dużym zapotrzebowaniem na te mieszkania socjalne, jeżeli można takie pytanie zadać. Dziękuję, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. To jest, drodzy Państwo, tak, że w tej chwili przystępujemy do zmiany. To, o czym Pan Przewodniczący mówi, że mamy fundusz, który jest niewykorzystany, no jest, drodzy Państwo, jakimś stanem nieprawidłowym, bo to znaczy, że zostały zbudowane takie konstrukcje prawne, które uniemożliwiają Wam korzystanie z tych środków. Mam takie głębokie przekonanie, że po analizie tego, co się dzieje, te osoby, które wchodzą w tej chwili do rządu, no będą dbały o to, żeby jednak to uległo zmianie, żeby te programy były tak moderowane, żebyście Państwo mogli skutecznie im pomagać. Natomiast jeśli mogę się od razu odnieść do tego, co Państwo mówili, oczywiście to jest tak, że każdy ojciec jest przywiązany do tego, co stworzył. Ja również do tego dokumentu strategii jestem przywiązany, ale mogę się cieszyć, że Państwo twórczo podchodzą do tej rzeczywistości i są radni, którzy faktycznie są zainteresowani tym, żeby tutaj w Lubartowie ta zmiana zachodziła i wnoszą te poprawki. To też się, drodzy Państwo, w mojej praktyce zdarza bardzo rzadko, że radni poprawki do strategii wnoszą, tym bardziej się cieszę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę, a zatem przejdziemy do głosowania nad poprawkami. Zamykam dyskusję w tym punkcie i bardzo proszę. Proszę uwagę, pierwsza poprawka, w celu strategicznym drugim, rozumiem cel operacyjny 2.1.5, treść tego celu, wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej dla reintegracji społecznej, zawodowej osób wykluczonych społecznie, odpowiedzialny burmistrz miasta Lubartów, partnerzy, organizacje pozarządowe, ośrodek wsparcia ekonomii społecznej, termin realizacji na bieżąco, wskaźnik, liczba podmiotów prowadzących reintegrację społeczną i zawodową, liczba miejsc w podmiotach ekonomii społecznej. Liczba osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej. Kto z Państwa radnych jest za tą poprawką, proszę podnieść rękę. Stwierdzam jednogłośnie 20, tak? A przepraszam bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę, 19 radnych za i jeden radny się wstrzymał. I druga poprawka w celu strategicznym 4, cel operacyjny 4.1.1, współpraca z partnerami pozarządowymi, powierzanie, wspieranie oraz koordynacja wspólnych działań, dodać wskaźnik, liczba inicjatyw
projektów partnerskich realizowanych przez Gminę Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki, poproszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Również przy jednym głosie wstrzymującym się 19 głosów za, ta poprawka została przyjęta. Czy są jakieś inne poprawki? Nie widzę. Przechodzimy zatem do przegłosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Lubartów na lata 2016-2025 z przyjętymi poprawkami, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie 20 głosami podjęła uchwałę.